sweterek na gołe ciało. Hollywood Boulevard. Wyglądasz jak typowy taki aktor, który mówisz wszystko jedno. Tak, mówisz wszystko jedno. Fulfilled as an actor, but not as a musician. So I started my band called Rocky the Rockers. We have one song called Baby Hug Me. Baby Hug Me? Yeah. To musi być duży hit. Well, not really. Witamy bardzo serdecznie. Odcinek, kto by pomyślał? Ja bym pomyślał. Bo dzisiaj jest czwartek, dla mnie ciągle wtorek, ale już jest czwartek. Który dzień, ja chcę teraz odpowiedź. Który dzień wybieramy na dzień jednego tematu? Strzelaj. Poniedziałek. Nie będzie. Poniedziałek będzie dzień jednego tematu. Ja tak strzeliłem. Kto daje i zabiera, ten ma małego. W poniedziałek dzień jednego. Nie wiem, czy masz mi powiedzieć. Sweter na gołe ciało, to o czymś jednak mówi, prawda? To nie gryzie? Także zapraszamy serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy sobie o najlepszej polskiej firmie, którą jest Poczta Polska. Poczta Polska jest tak dobra, że biorąc udział w przetargu za 350 milionów złotych, miała jedno zadanie. Dostarczyć sobie zawiadomienie o stawieniu się do sądu. To są drobne 350. Nie dostarczyła. Sąd musiał odroczyć rozprawę. I to sąd gdzie? W mieście Królów. Cała ta rozprawa miała się rozgrywać właśnie w sądzie apelacyjnym w Krakowie, ale się nie udało, ponieważ Poczta Polska sama sobie nie dostarczyła zwrotki. W ogóle ja nie rozumiem, jak to jest możliwe. 350 milionów dolarów kontrakt. Nie dolarów, spoko, nie dolarów. Sam fakt, paradoks, w jaki zagnała się Poczta Polska, nie dostarczając sama sobie listu, gdzie chodzi o dostarczanie listu. No stary, jak? Ty wszędzie widzisz paradoks, ty wszędzie widzisz spiski, paradoksy. Bo ja jestem przeciętnym widzem YouTube'a. To się zdarza. Ja wszędzie widzę reklamy, akta. W ogóle to jest bardzo niefajne. To jest bardzo niefajne, że wczoraj zrobiliśmy tą parodię unboxingu i tyle łapek w górę, że sprzedali się albo że... Ale po prostu no nie mogę, no. Ja szczerze, ja was kocham, ja was uwielbiam, jesteście naszymi widzami. Naprawdę, mówię serio. Ale czasem, przypomnijcie tylko sobie, że nie jesteśmy tylko TVN-em, ani nie jesteśmy poważnym programem na YouTubie. Jesteśmy lekko stronniczy. TVN? Karol ma coś do powiedzenia. Co? Faktura! I my nie jesteśmy poważnym programem, my jesteśmy niepoważnym programem. Jeżeli chcecie pisać, że Karol w domu ma cyrkiel, a cyrkiel i fartuch to znane znamiona przynależności do loży masońskiej, proszę bardzo, ja to docenię, ale nie piszcie, że jak ja robię recenzję unboxingu myszki za 7 zł, że to jest serio i że Modecom nam zapłacił, bo jebnę i umrę. I po co wam to? Będziecie mieć mi na sumieniu, że umarłem. I Włodka też. Będę musiał sam prowadzić program, a wszyscy wiedzą, że wtedy nie będzie śmiesznie. A jak byś robił unboxing? Właśnie ja nie umiem, ja bym robił tak. No to mamy myszkę i jest fajna, tu ma taki... No to trzeba zalety. Ja wiem. A dokładnie, a wy się śmiejecie, a poza tym to wcale nie zła myszka. 2 dyszki kosztuje i działa. Nie 2, napisałeś, że 13, że przepłaciłeś. Naprawdę? No. Co ty gadasz? Dużo ludzi pisze, że 13. Ja myślałem, że 12 zł, znaczy 20 sztuki. Nie, przepłaciłeś. Random fact, proszę bardzo. Na Kubie zabiegi powiększają... O Jezu. Na Kubie zabiegi powiększenia penisa są za darmo. Serio, ja tak przeczytałem. Nie, ja tak przeczytałem. Kłamiesz mnie. Ja tak mogę powiedzieć. Kłamiesz mnie, Włodek. Bukowanie, flight to Cuba. Nie, co ty mnie kłamiesz? Karol, masz może gdzieś moją kredytówkę? Ale inaczej zapytam, ale po co to komu? A po co to potrzebne? Jeśli potrzebna jest tylko i wyłącznie inteligencja. No właśnie, nawet nie tyle potrzebna, bo dowiedli, że inteligencja nic nie daje. Ten IQ, który was tak mordują i mówią, jejku, jaki ty masz IQ? 110? What do you think it means? IQ to tylko pokazuje, jak 3 obszary mózgu współpracują razem. Nic więcej. IQ nic nie daje. I to, że Doda ma 156, to niczego nie udowadnia. To nie jest tak, że jak ktoś ma 160, to jest mądry, a jak ktoś ma 160, to jest głupi. Bo jakby tak było, to Karol z 62 byłby głupi. Bo pamiętajcie, były takie czasy, bo teraz już chyba ludzie się nie nabierają tak łatwo na to, że wchodziłeś na stronkę, tam wpisałeś Google test IQ. Właśnie, serio, nie wiem, to nie kojarzę tego. Ja tego nie kojarzę, naprawdę nigdy tego nie widziałem. No wchodziłeś na stronkę, załóżmy test IQ. Test IQ, okay. I masz tam test IQ. I rozwiązywałeś ten cały test i super ładnie przygotowany, ładna stronka i sobie myślisz, Boże, całe za darmo i na końcu ci pokazują, skończyłeś test! No! Aby uzyskać wynik, kliknij tutaj, klikasz tutaj, a tam wyślij SMS za 30 zł, żeby się dowiedzieć, jaki masz wynik. 30 zł? Podobno czytałem wywiad z tymi, którzy to robili. Za 30 zł? Zrobili się naprawdę dużych pieniędzy. Stary, jeśli są między nami widzowie, którzy nie pamiętają czasów, puść mi strzała, to dzwonię. Myślę o tobie. Ja też myślę o tobie. Za dużo. Bałem się, że cię złapię. No nie, no i siedzisz. Znaczy nie, jak ktoś był w związku, to wiedział, że się nie łapie, nie? No co? Nie złapałeś! Moja ostatnia złotówka i zostało 30 groszy, bo mi całą minutę ściągnęło. A ja mam naliczanie sekundowego i... A od kiedy było naliczanie sekundowe? O, tak. To już nie za bardzo. Teraz jesteś w średniowieczu, a my tu grzebiemy w neolicie, no. Tak czy inaczej, odnośnie tego IQ, które jest oczywiście powiązane z puszczeniem strzałek na Nokię, no bo wtedy wszyscy mieli Nokię. W każdym razie nie martwcie się, jeśli jesteście idiotami w takim normalnym tego słowa znaczeniu. No właśnie. Jeśli wyszło wam, że macie 70, to nic nie znaczy. Dokładnie, ja powiem szczerze, ja raz w życiu rozwiązywałem test na inteligencję. Zrezygnowałem. Zrezygnowałem po drugim albo trzecim zadaniu. Poczułem się tak bardzo głupi. Pokaż jak bardzo. Bardzo. A tak? Okay. Bardzo głupi się poczułem rozwiązując ten test, więc przerwałem. A do tego, nie wiem czy znasz takie powiedzenie, że testy na inteligencję... Testy na inteligencję mogą ci udowodnić tylko i wyłącznie to, jak jesteś dobry w rozwiązywaniu testów na inteligencję, a nie są w stanie udowodnić ci to, jak jesteś inteligentny. Jakoś tak to szło. Wiesz, że ci widać włosy na klacie? Wiesz, co to o tobie mówi? Jestem gotowy. My body is ready. Natomiast wy! Jezu, my zawsze mamy takie energiczne końcówki. Jesteś! To wystarczy spokojnie. Jak to spokojnie? Lekko! Stronniczy, drodzy państwo.